temu powstał pierwszy zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Z tej okazji przeprowadzamy rozmowy z różnymi osobami, które odegrały bardzo ważną rolę w życiu naszej społeczności. Dzisiaj moim gościem jest Bogdan Olma, który dosłownie odegrał ważną rolę, bo Bogdan jest muzykiem, śpiewa, gra na pianinie, jest również autorem niektórych pieśni, które znajdziecie w śpiewniku Adwentystów. Bogdan był kiedyś bardzo zaangażowanym członkiem zboru przy Lubelskiej 25, obecnie mieszka w Niemczech. Zapraszam do rozmowy. Bogdanie, czy wierzysz w cuda? Jak najbardziej. Jeśli cuda zdefiniujemy jako rzeczy, które nie można wyjaśnić racjonalnie, i to w tym sensie wierzę, że też interpretuję pewne rzeczy, które sam przeżyłem jako cuda. Akurat jest taka dosyć świeża sprawa. Dzisiaj mamy akurat luty, a w styczniu, 4 tygodnie temu, przeżyłem coś dosyć takiego, co się nie zdarza często, albo prawie wcale się nie zdarza, ponieważ pracuję w ośrodku dla psychicznie chorych i uzależnionych, gdzie są ludzie, którzy mają różnorakie problemy. I wydarzyło się coś, co miało miejsce jeden raz do tej pory w historii tego ośrodka, 16 lat temu, że jeden z mieszkańców po prostu nożem zranił 3 osoby. Tak to oględnie powiem bardzo. Ja byłem wśród tych 3 osób, jedna koleżanka, pracownik socjalny i jeden współmieszkaniec tego. I ponieważ było to rzeczywiście szokujące i jak mówię, co nie zdarza się na co dzień, musiałem być operowany i po operacji 2 dni dowiedziałem się, że było to bardzo, bardzo niebezpieczne i gdyby ten pierwszy cios kilka milimetrów dalej, że tak powiem, padł, co lekarka powiedziała mi: Panie Olma, pan miał bardzo, bardzo wielkie szczęście. I w tym sensie interpretuję to teraz nie jako szczęście, tylko jako cud. Tak mógł powiedzieć, nie? Tak. A długo dochodziłeś do zdrowia? No właśnie, teraz po 4 tygodniach fizycznie czuję się już prawie że normalnie, ale psychicznie troszeczkę jeszcze bym powiedział tak nijako, tak trudno do określenia to. Także jeszcze jestem na zwolnieniu, ale mam nadzieję, że to za jakiś czas już tak będzie, że będzie można przejść do porządku dziennego, że tak powiem. Pewnie, także potrzeba czasu. Też tą sytuację, ten wypadek, ten atak opisywały media w Niemczech. Też informacja o tym, że właśnie ciebie dotyczy ta sprawa, szybko obiegła media społecznościowe, szybko obiegła ludzi, członków Kościoła, nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce, pewnie też na całym świecie. Bardzo wiele osób modliło się o ciebie, modliło się za twoje zdrowie, za szybki powrót do domu. Powiedz mi, czym jest dla ciebie Kościół? No tak, rzeczywiście ta reakcja na te zdarzenie była dosyć taka niesamowita. Z jednej strony byłem tym przerosło mnie to troszeczkę i w pozytywnym, i w negatywnym sensie, bo było tego, jakby nie oczekiwałem, że tak szybko się rozprzestrzeni taka wiadomość i tak wiele osób. Negatywne było to, że tam przeinaczono wiele tam rzeczy i no niestety to jest, jak to się mówi, Fluch und Segen, po polsku przekleństwo i błogosławieństwo mediów, nie? Że, tak. Że dobrze, że wiadomości mogą szybko docierać, ale niestety
gdzie to się dzieje. Ale byłem naprawdę tak ciepło się poczułem bardzo, jak dowiedziałem się, że w tych zborach, gdzie w ogóle nie byłem tam wcale członkiem, w Polsce się za mnie modlono i tak dalej. I nawet takie indywidualne, takie miłe rzeczy. Dostaję kiedyś wiadomość z Anglii, gdzie ta rodzina się odezwała, że mają dla mnie mały taki prezencik. Chłopaczek zaśpiewał, mama mu zaakompaniowała jako dla mnie powiedzmy pieśń zaśpiewali, nie? Także to były takie różne momenty. No i w ogóle z pracy i ze zboru i tak dalej. Także w tym wypadku Kościół dla mnie znowu stał się tym, co zawsze był i jest taką dużą rodziną. Jak mówię o rodzinie, to muszę zawsze kojarzyć te dwie rzeczy. Ta mała rodzina fizyczna, co było celem Bożym przy stworzeniu od razu. Bóg nie chciał, żeby ludzie byli samotni, czyli żeby żyli w małżeństwach, w rodzinach. A później Kościół jako ten właśnie element tej dużej rodziny, która ma specjalne zadanie, specjalny cel i specjalną misję. Także to jest potwierdzenie tego. Dokładnie. Ta rodzina w Krakowie, rodzina przy Lubelskiej 25, bardzo ciepło ciebie wspomina jako właśnie taką bardzo zaangażowaną osobę w życiu zboru. Powiedz mi, czy pamiętasz, jakie jest takie twoje pierwsze wspomnienie związane właśnie z kościołem w Krakowie? Właśnie, usiłowałem sobie trochę przypomnieć, jak to było, bo zanim byłem krakowianinem, mieszkałem w Łodzi. Ale też niedługo, bo mój ojciec był pastorem i myśmy w dzieciństwie często zmieniali miejsca pobytu. I Kraków był 8. miastem w Polsce, gdzie mieszkałem. To ile czasu spędziłeś w Krakowie? W Krakowie spędziłem najdłużej, muszę powiedzieć. W Krakowie byłem 16 lat. 16 lat. Od 1975 do 91. Ale zanim przyszedłem do Krakowa, byłem łodzianinem. I przypominam sobie w ogóle jeszcze wcześniej, w dzieciństwie, można powiedzieć, mój pierwszy kontakt z Krakowem wiąże się ze słowem korona, ale nie przez C, nie przez C jak dzisiaj się dużo mówi, tylko przez K. Nie wiem, czy kojarzysz sobie korona. Krakowskie miasto? Nie tylko co, ale klub sportowy Korona ma halę sportową, którą adwentyści nieraz wynajmowali na jakieś większe zjazdy czy jakieś uroczystości. Na Podgórzu to jest, nie? Korona. I mój pierwszy kontakt właśnie kojarzy mi się z tą koroną, z tą halą, dlatego że jako 12-letni chłopak, wtedy mieszkaliśmy w Skoczowie, byłem pierwszy raz w Krakowie z mamą, dojechaliśmy na zjazd, taki zjazd delegatów i tam było wielkie nabożeństwo w tej właśnie wynajętej sali i na tym nabożeństwie mój tata został ordynowany jako pastor, nie? To było moje pierwsze spotkanie z Krakowem. Później, kilka lat później byłem jako łodzianin już, byłem na wycieczce szkolnej w Krakowie, pamiętam, w domu turysty, żeśmy nocowali i wtedy miałem takie poczucie, wow, jestem w królewskim mieście. Tak? Rzeczywiście tak. Bo wtedy, jako ten 12-latek, to tylko tak było na parę godzin ten wypad na ten zjazd. No tak kilka dni spędziłem w Krakowie, bardzo się dobrze czułem i nie wiedziałem, że za niedługi czas, za półtora roku chyba, czy jakoś tak, że będę krakowianinem, że tam zamieszkam. Wtedy jeszcze to nie było w planach, tak, bezpośrednich. Okej, okay. No, czyli przeprowadziłeś się do Krakowa, jak miałeś lat 16? 18 lat. 18 lat, aha, czyli cała tutaj to młodość. Że moja rodzina się przeprowadziła jeszcze, to znaczy rodzice i rodzeństwo o rok wcześniej mniej więcej,
A ja chciałem jeszcze zostać w Łodzi, żeby skończyć szkołę, żeby tam maturę zrobić. Także byłem w Łodzi jeszcze jeden rok. I ten pierwszy kontakt ze zborem jako takim bezpośrednio, to było tak, że właśnie przyjechałem na odwiedziny do rodziny, jako jeszcze łodzianin. I pamiętam, że od razu mnie tam zaangażowano. To było tak, to było w okresie w ferii świątecznych wśród Świąt Bożego Narodzenia. Przyjechałem na odwiedziny do rodziny i w piątek dowiedziałem się, że jest jakaś próba chóru. No to przyszedłem tam i ja nawet specjalnie zajrzałem do mojego dziennika. Jako 18-latek zacząłem pisać dziennik. Przez 5 lat pisałem dziennik. I zajrzałem do dziennika, jak to było z tymi początkami w Krakowie. I okazało się, że właśnie wtedy, w ten piątek, Barbara Markowska prowadziła próbę chóru. I jeszcze to było w zastępstwie, bo Michał Sędzik był chory. I tam się dołączyłem do tej próby, nie? I zaraz poproszono mnie o taką małą jakąś, tak powiem, muzyczną usługę. I na drugi dzień grałem do nabożeństwa. I też zaakompaniowałem do jakiegoś kwartetu. I też jeden głos śpiewałem w tym kwartecie. Między innymi właśnie Basia Markowska tam śpiewała. Jedną była z tych osób. Także to był taki od razu muzyczny początek w krakowskim zborze. Ja. No właśnie, bo jak tak rozmawiałam z kilkoma osobami, które są właśnie z Krakowa i pamiętają ciebie właśnie z tych lat, kiedy tutaj mieszkałeś, to wszyscy kojarzą cię właśnie z tą muzyczną działalnością. Czyli rozumiem, że najpierw zaczęło się od tego, że zacząłeś tutaj śpiewać w chórze, tak? Tak, tak. Ale już szybko potem poproszono mnie też o prowadzenie prób i tak dalej. To było tak, że ja w Łodzi skończyłem liceum muzyczne i do Krakowa przyszedłem już z myślą o studiach. Wielu się dziwiło, dlaczego nie zostaję w Łodzi na studiach, no ale już rodzina była w Krakowie, więc tak mi to... Studenckie miasto Kraków. Tak, tak. I właśnie to całe moje krakowskie życie to właśnie studia i tam też poznałem przyszłą żonę, urodził się nasz pierwszy synek, Olaf. Także z Krakowem 16 lat były dosyć takie wypełnione, można powiedzieć. No i w zborze właśnie głównie te moją muzyczną działalność. Też, o ile pamiętam, też miałem tam udział w szkole sobotniej, czasem prowadzenie lekcji jakiejś czy coś tego typu. Tak. Czyli wiele, wiele aktywności. Bardzo, bardzo aktywne lata tutaj w zborze na Lubelskiej. A powiedz mi, bo w Niemczech ile już mieszkasz lat? No już dłużej niż w Krakowie. W każdym razie, momencik. 90, no tak, będzie w sierpniu 30 lat. 30 o, no to już jest dwa razy dłużej praktycznie niż w Krakowie. Tak. Powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz? Jestem w Lubelskiej. Ja sobie porównuję, to troszkę mi brakuje, jeśli myślę teraz o moim zborze tutejszym w Essen, to brakuje mi może tej polskiej mentalności, aczkolwiek jest tu też sporo osób z Polski. Mamy taki dosyć międzynarodowy zbór, kiedyś żeśmy liczyli narodowości, jakieś 12 narodowości chyba tutaj mamy, może teraz nawet więcej. Jest sporo osób z Polski, ale tak ogólnie to jak po tych prawie 30 latach już może nie odczuwam tego tak jak na początku, tych różnic i tak dalej. Ale jednak jest trochę inaczej. Jak sobie wspominam te lata 70-80,
To przede wszystkim byliśmy bardzo aktywni jako zbór, mi się wydaje, wtedy w Krakowie. I bardzo dużo się działo, jak to się mówi. I tutaj, chociaż nasz zbór też jest uznawany jako ten jeden z też takich aktywniejszych, ale jednak w porównaniu z tamtymi dawnymi latami to jest to inaczej. Także czasem wspominam sobie tak bardzo pozytywnie tą aktywność. Na przykład taki szczegół zaraz przyszedł mi na myśl. Za czasów brata Ignasiaka jako pastora, jakoś on umiał tak ludzi zaangażować, tak zachęcić, że kiedyś organizowaliśmy regularnie takie wyjścia z literaturą po domach, nie? Teraz może to już bardziej się robi tak, jakieś stoiska czy coś, ale wtedy tak. Od domu do domu się chodziło, żeby próbować znaleźć zainteresowanych i tak dalej. I pamiętam, że przyszło 71 osób chyba, przyszło którąś niedzielę przed południem, żeby w takiej akcji wziąć udział. To wow. Zapamiętałem sobie do dzisiaj, to był taki rekord jakby. Tak. Ale ogólnie właśnie ten akcent na ewangelizację, to był może taki czasem, znowu porównując tutaj niemiecką rzeczywistość, może to był taki trochę jednostronny, ale taki pozytywnie jednostronny, bym powiedział, bo jednak w końcu celem Kościoła jako takim jest to, co na końcu Ewangelii Mateusza jest napisane, prawda? Idźcie na cały świat i mówcie o mnie, o Jezusie i tak dalej, a ja jestem z wami do końca dni. Także to był ten akcent bardzo pozytywny. Tutaj w Niemczech może jest większy akcent na duszpasterstwo niż na ewangelizację, bym powiedział. Tego w Polsce może powinno być, jak to sobie tak cofam się myślami w czasie, powinno być może trochę więcej, bo to jest też bardzo ważne, ale często była taka myśl, jeżeli my jesteśmy zaangażowani, mamy jakiś plan, jakieś cele misyjne, to inne problemy będą tam przez to zniwelowane, bo będziemy zaangażowani w jedną rzecz. Takie było myślenie wtedy, nie wiem jak to teraz jest, jednak pamiętam to jako z tej pozytywnej strony właśnie. No bardzo dziękuję za to, że mogliśmy razem przez te kilkanaście minut powspominać te w sumie całkiem odległe, przynajmniej dla mnie, czasy, bo kiedy ty wyprowadziłeś się z Krakowa, to ja się dopiero urodziłam, ale było fajnie posłuchać, ile się wtedy działo w Krakowie. Także dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś osobiście, spotkamy się w Krakowie, kiedy już będzie można spotkać się też w takim szerszym gronie. Mam nadzieję, że przyjedziesz do naszego zboru i nas odwiedzisz. Dziękuję też bardzo i pozdrawiam wszystkich i cieszę się, że ten jubileusz macie zaplanowany i także życzę też dużo Bożych błogosławieństw, dużo radości w tych wszystkich aktywnościach i w tej całej misji, którą jako zbór tam macie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.